Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. I wracamy do Odysei Wyborczej. Wracamy do rozmowy z doktorem Arturem Bartoszewiczem. Panie doktorze, dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, witam serdecznie. O, i teraz słyszymy się głośno i wyraźnie. No to weźmy byka za rogi, jeśli chodzi o płatność gotówkową. Temat, który nie jest na pierwszych stronach gazet, nie jest bieżączką. Jest tematem, który będzie się rozgrywał przez kwartały, a może i lata. Ale kierunek jest wyznaczony. W styczniu Rada Europejska oraz Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie co do pakietu na rzecz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. I ten pakiet ładnie brzmi. Oczywiście nikt nie lubi brudnych pieniędzy, wszyscy lubią czyste fundusze, czyste banknoty, no ale właśnie banknotów w tym praniu brudnych pieniędzy ma nie być, bo ma się pojawić limit płatności gotówką, jak na razie dla wielu Polaków bardzo wysoki, 10 tysięcy euro. No ale po raz pierwszy będzie jakiś limit, powyżej którego zdaniem unijnych urzędników nie zapłacimy gotówką. Słuszny kierunek walki z mafiami i z przestępcami, czy odbieranie nam wolności, panie doktorze? Nie, to jest taka metoda, jak nie można złapać złodzieja, to się wszystkich nazywa złodziejami i uznaje, że każdy jest podejrzany i każdemu trzeba w ten sam sposób zlimitować i ograniczyć i usprawnić, w cudzysłowie, życie. Ja jestem przeciwny temu tego typu rozwiązaniom i procesowi. Uważam, że ścigać należy mafię, ścigać należy złodziei, a nie podchodzić do tematu w ten sposób, że teraz każdy podejrzany, a więc limity wystawiamy. Co zadziwiające jest, robi to Unia Europejska wobec państw narodowych, więc kolejny raz potwierdza, że mamy do czynienia z niekontrolowaną federacją i federalizacją całego procesu bycia w Unii Europejskiej. Państwa narodowe są na drugim tle, to nie parlamenty krajowe, to nie wyborcy w procesie dyskusji nad wynikami, rozstrzygnięciem wyborów, nad kandydatami, gdzie taki temat nie jest podnoszony, tylko odgórnie następuje uchwalenie i uznanie, że wszystkie państwa będą musiały się temu podporządkować i to decyzje podejmowane przez struktury najmniej demokratyczne, najbardziej oddalone od wyborcy, najbardziej oddalone od obywatela, i całkowicie niespójne z politykami poszczególnych państw członkowskich. No ale do tego zaczynamy się nie przyzwyczajać i co najbardziej zaskakuje, to to, że obywatele państw narodowych nie protestują. Nie ma takich protestów, to prawda, ale jest zaniepokojenie i jest też Radio Wnet i parę innych miejsc, gdzie otwarcie się na tego typu tematy dyskutuje. No, są takie kraje, jak na przykład kraje skandynawskie, jak na przykład Szwecja, gdzie już projektuje się to wcale w nieodległej przyszłości, tylko za kilka lat pomysł odejścia całkowitego od gotówki, tak żeby już tylko były karty płatnicze, tak żeby wszystko odbywało się poprzez księgowane i rejestrowane transakcje, czy to właśnie przelewy, czy to płatność kartą, czy inną formą zbliżeniową. Mamy ogromne lobby, które zarządza systemami płatniczymi, zarówno kartami, jak i wszelkimi innymi modelami płatniczymi, elektronicznymi, które zabiega o to, żeby przejąć ogromną rentę, która jest z transakcji realizowana, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę nawet mały procent, 2%, czasami 3%, bo to jest koszt tego typu transakcji, który jest odbierany na rynku, to są ogromne pieniądze, które można uzyskiwać z tego, że ludzie wykonują transakcje. Dla zwykłych obywateli odbiera się wolność, odbiera się prawo związane z anonimowością. Wszystko ma być jawne, wszystko ma być na talerzu, mamy być pod kamerami, mamy być bezpośrednio w każdej decyzji oglądani, analizowani i kontrolowani. I to jest świat, do którego zmierzamy i do którego niestety następuje takie parcie bez zastanowienia. Ja oczywiście mogę sobie uznawać, że Skandynawowie idą w jakimś kierunku, to jest ich decyzja. Jeżeli wyborcy skandynawscy widzą w ten sposób świat, to niech to realizują, tylko pytanie, w jakim świecie się za kilka lat obudzą. A to, co jest zastanawiające, to to, gdzie nacje, te, które przez długie lata walczyły o wolność, o swobodę, o wyjście ze świata kontrolowanego, bo przypomnijmy, że przez 45 lat państwa Europy Środkowo-Wschodniej były pod butem, który
właśnie polegał na całkowitej penetracji informacji i wszystkiego, co się wokół nas działo. A dzisiaj po 30 latach de facto wchodzimy z powrotem w ten sam model, nie spełnia 30 lat. Tak? Mamy sytuację, w której zaczynamy decydować się, że zaakceptujemy to, od czego uciekaliśmy. Może się okazać, że podobnie jak z zaborami wejdziemy, a po 40 latach następne pokolenia po prostu wyrzucą te wszystkie rozwiązania, zaprotestują, kiedy okaże się, jak dużo straciliśmy, jak dużo nam zabrało. A z drugiej strony to wydaje się być jakiś konsensus ponadpartyjny. Dobrze pamiętam wypowiedź byłego już ministra finansów, osoby bardzo bliskiej Mateuszowi Morawieckiemu, Tadeusza Kościńskiego, który przekonywał tych, którzy chcieli go słuchać, że gotówka to koszt. Koszt, który niepotrzebnie gospodarka ponosi, bo trzeba ją drukować, trzeba ją przechowywać. To wszystko kosztuje pieniądze, a tu zapisy cyfrowe taniej, lepiej, efektywniej. Podobnie pan marszałek Hołownia, żeby być tutaj precyzyjnym i w miarę symetrycznym, a dokładnie uczciwym, też miał wypowiedź, że oczywiście gotówka do zlikwidowania potem się rakiem wycofywał z tego, no ale pierwsze słowo padło i pierwsza ta intuicyjna myśl, tak, gotówka passe. To jest taka sytuacja, która jest dosyć ciekawa. To znaczy ludzie, którzy idą do władzy albo już osiągną tą władzę, a najczęściej ci, którzy mają ambicje funkcjonowania w strukturach międzynarodowych, światowych, wówczas przechodzą na ten język, który jest pożądany z punktu widzenia tych instytucji. To podobnie, panie rektorze, pełna zgoda wszystkich partii co do pomocy Ukrainie i reprezentowania interesów Ukrainy za granicą. Dzisiaj mamy sytuację, bo słuchałem teraz audycji na temat wizyty polskiego prezydenta i premiera za granicą w Stanach Zjednoczonych i de facto interes Rzeczypospolitej jest drugorzędny. Z góry się zakłada, że największym interesem i istotnością jest to, co się dzieje na Ukrainie i interes ukraiński ma być ważny. To ciekawe, bo wyborcy nie myślą w ten sposób, nie rozmawiają ludzie zwykli w ten sposób i nie oceniają świata w ten sposób. W ogóle te zagadnienia, proszę zwrócić uwagę, w czasie kampanii wyborczej nie były poruszane. One nie stały się obszarem dyskusji i debaty, one nigdy nie są. One pojawiają się jako hasła później i narzuca się rozwiązania. Z nikim się nie dyskutuje. Nie ma dyskusji w Europie o płatnościach gotówkowych. Nie ma, nie podejmuje bo się tego tematu. Tylko, że z góry ci tak zwani władczy, którzy z góry zakładają, że wiedzą lepiej, to oni zarządzają tymi niespełna rozumu ludźmi na niższym poziomie i gardząc nimi de facto podejmują decyzje bez konsultacji. Dokładnie to się dzieje w każdym temacie. W Polsce również nie tylko te płatności gotówkowe, ale również to, co wspominałem, kwestia relacji polsko-ukraińskiej. Ulica mówi zupełnie coś innego, ale władza twierdzi, że wie lepiej. Więc w pewnej chwili dojdzie do buntu mas i wywrócenia tej władzy. Rewolucja francuska pokazała, jak odrzuca się ostro, jednoznacznie ludzi, którzy nie rozumieją ulicy, nie rozumieją ludzi zwyczajnych, zwykłych, nie rozumieją tego, w jaki sposób my żyjemy, czego my oczekujemy. No dobrze, ale wydaje się, że ta władza jest bardzo pewna swego, nie tylko gotówka, zielony ład, ratowanie klimatu i tak, tu oczywiście rolnicy protestują, jest oburzenie, ale 2 tygodnie temu Europarlament, Europejska Partia Ludowa, czyli Platforma, PSL, oczywiście Lewica, Socjaliści, Zieloni, wszyscy oni przegłosowali kolejny pakiet klimatyczny, też uderzający w rolnictwo. Każda władza jest bardzo pewna siebie w momencie sprawowania. Bo taką butę nabywa w momencie procesu wyborczego, bądź w inny sposób, jak otrzymuje władzę. Tak butna i tak pewna siebie, pewną siebie osobą, jaką jest Ursula von der Leyen, która nie uczestniczyła w żadnym procesie wyborów bezpośrednich, no to pokazuje szczyt tej buty i szczyt arogancji. I ta arogancja i buta jest dzisiaj, zresztą chyba zawsze w historii była przypisana bezpośrednio ludziom, którzy tą władzę pełnią. Oni mają przekonanie, że mają po pierwsze zawsze rację, po drugie nie muszą się nikogo pytać. Czym bardziej butna władza, tym bardziej istotnie ignoruje badania społeczne, oceny społeczne, dyskusje, konsultacje, albo robi je fasadowo, czyli udaje de facto, bo to obecna władza będzie bardzo mocno promowała kwestie konsultacji, czyli konsultacje polegają na tym, że zadamy ci pytanie, ty nam odpowiesz, a my i tak zrobimy po swojemu. I tak jest, niestety było i będzie, dopóki nie dojdzie do sytuacji, kiedy ludzie rzeczywiście odpowiedzialni, szanujący społeczeństwo, szanujący swój naród,
nie będą rządzić. No dobrze, ale z drugiej strony mamy protesty rolnicze w całej Europie. Myśli pan doktor, że to jest już taki ruch i takie no, wzmożenie też społeczne, że przykład zatrzyma pomysł Zielonego Ładu, że unijni biurokraci powiedzą, no nie, to jest o krok za daleko, musimy się cofnąć, bo nas na taczkach wywiozą. Czy czują się tak pewnie, że nic to nie zmieni? Polacy, rolnicy będą protestować, a unijne regulacje wspierane przez także część polskich partii dalej będą realizowane. Ja uważam, że regulacje będą realizowane, bez względu na to, jak Polacy wyjdą mocno na ulicę, znaczy jak rolnicy wyszli mocno na ulicę, to że tylko rolnicy wyszli. Jeżeli nie wyjdą inne zawody, nie wyjdą pozostałe części społeczeństwa, nie zdmuchną swoimi decyzjami polityków, którzy bezmyślnie i bezkarnie przynoszą wszelkiego rodzaju pomysły, to będzie działo się tak, jak się dzieje. Niestety Komisja Europejska całkowicie bezwzględnie ignoruje stanowiska państw członkowskich, obywateli państw członkowskich, ignoruje cały proces polityczny, który się od lat dzieje, bo od momentu założenia wspólnot europejskich, wspólnot, które doprowadziły do utworzenia Unii Europejskiej, nie ma w ogóle chęci rozmowy, jest jedna ideologia, jest przeświadczenie, że buduje się wspólną Europę i logika podobna do, czy przedstawiana jest podobna do tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych, po prostu trzeba zwalczyć tych, którzy są przeciwni. Problem polega na tym, że w Stanach Zjednoczonych nie było narodów, którym łamano karki, żeby stać się państwem federalnym, a w Europie są narody, którym złamie się karki, żeby stać się państwem narodowym, to państwa federalnym, przepraszam, i de facto idzie to czysto w modelu komunistycznym i w komunie, która i komunistycznym podejściu, które przyświeca temu procesowi. Komuniści nigdy nie liczyli się z obywatelami, nigdy nie liczyli się ze społeczeństwem, zawsze uważali, że wiedzą lepiej, zawsze narzucali wszystkie rozwiązania i dokładnie dzieje się to w tym obecnym czasie. Proszę zobaczyć, jak kwestie wartości Schumana zostały zignorowane i odrzucone, a Spinelli stał się dzisiaj głównym kreatorem logiki politycznej, która jest w Unii Europejskiej przedstawiana. To jest komunista, bezwzględny komunista, który nie liczył się nigdy z oceną obywateli, społeczeństwa. Uznał, że jego sposób myślenia jest nadwartością i ta nadwartość musi być implementowana. Co ciekawe, politycy wszystkich opcji, nie rozumiejąc, w którym kierunku idą, pomogł akceptacji tego typu rozwiązań. No i tutaj nie ma żadnej zmiany. No to już na koniec trochę wróćmy do tego zakazu gotówki. Oczywiście polski minister finansów, pan Domański, nieco się wycofuje, no ale maszyna ruszyła. Jak najlepiej bronić obecności gotówki? Były kiedyś pomysły, żeby gotówkę w Polsce wpisać do naszej konstytucji, no ale z drugiej strony, czy my będziemy złotówki bronić, skoro istotna część obecnej koalicji ma pomysł, żeby złotówkę porzucić i iść w kierunku euro, a wtedy już nie będziemy mieli wiele do gadania na temat tego, czy będzie gotówka, czy jej nie będzie. Znaczy, cała logika w Polsce, jak widzimy, opiera się na tym, żeby nic społeczeństwu nie mówić, nic nie wyjaśniać. Jeżeli jakiś temat zaczyna być wrażliwy, to trzeba go schować, niezależnie procesy decyzyjne mają realizowane być i po prostu trzeba społeczeństwo zaskoczyć. Tak się dzieje. Wybory samorządowe, wybory Parlamentu Europejskiego, nie można nic na ten temat mówić. Za chwilę jeszcze wybory prezydenckie, też cisza będzie dopiero wtedy, kiedy obecna koalicja zdobędzie, jeżeli by zdobyła prezydenta Stanów, to wówczas prezydent razem działając z koalicją rządzącą doprowadzi do każdego rozwiązania, nawet wbrew oczekiwaniom społecznym i obywatelskim. Więc nikt nie będzie się pytał, nikt nie będzie realizował żadnych referendów. Proszę zobaczyć, jak referenda zostały obrzydzone, ostatnie referendum zostało obrzydzone przez polityków. Odrzucona została całkowicie logika demokracji przez tych, którzy się demokratami nazywają. Możliwość obrony polskiego złotego jest. Naród musi bronić swojej wartości najwyższej i nie oddawać polityki pieniężnej strukturom zewnętrznym, które mają zupełnie skrajnie odmienny interes niż interes Rzeczypospolitej. My już się pozbywamy polityki fiskalnej, kwestia podatków europejskich, kwestia polityk wspólnotowych. To wszystko jest oddawanie jakiejkolwiek decyzyjności, więc de facto mamy już do czynienia z sytuacją, w której pytanie jest, czy premier jest premierem, czy już jest wojewodą, czy państwo narodowe nadal jest, a jeżeli
będziemy mieli sytuację, w której oddamy do polskiego złotego, to znaczy już zapomnijmy o wszystkim, jesteśmy elementem struktur federalnych. Co ciekawe, ci wszyscy, którzy prą do tego, ci wszyscy, którzy traktują się jako elitę polskiej polityki, władzy, wtedy zobaczą, że nie znaczą nic, bo w strukturze europejskiej realnej nie będą mieli nic do powiedzenia, nie będą elementem żadnej elity i struktury decyzyjnej. Polska jest wykorzystywana i polscy politycy są wykorzystywani tylko do tego, żeby zrealizować plan, który jest napisany przez Tunellego, a realizowany przez struktury niemieckie. O tym mówił dr Artur Bartoszewicz, ekonomista, wykładowca akademicki. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. A Państwo te rozmowy mogli wysłuchać dzięki wsparciu i zaangażowaniu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Jest godzina 10:55, pora teraz na odrobinę muzyki. Tą muzyką będziemy kończyć dzisiejszą Odyseę razem z Andrzejem Zauchowa. Zaraz potem tej muzyki pewnie będzie jeszcze więcej i pewnie czy Andrzej Zaucha będzie zadowolony, ale będzie pewnie jeszcze lepsza muzyka, bo na muzyce zna się autorka audycji. Sztuka jest magią, więc robi się i kulturalnie, i magicznie. Już Państwa teraz serdecznie bardzo na tą audycję zapraszam, a my usłyszymy się jeszcze po godzinie 12:10 w Kurierze w samo południe. Tam zajmiemy się sprawami bardziej bieżącymi, chociażby tym, że do Stanów leci i prezydent, i premier. Będziemy mieli już komentarze, także oceny po trwającej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. To wszystko po godzinie 12 na antenie Radia Wnet, a potem duży pokój, więc będzie się działo. Tymczasem Andrzej Zaucha.